se ci un ce estanto la autoro de tiu ci libro e kai anka tiu in ki shatas literaturon. Estas tre bona ideo traduki polajn aŭtorojn al diversaj lingvoj, e tiun ideon sinjorino Danuta Bartoš havis, kiu sidas inter ni. Kaj la aŭtoroj sidas ankaŭ ĉi tie, do jam nun ni aplaŭdu ankaŭ ilin. La prezentado de la hungara traduko de la polaj poemoj okazis ankaŭ en la universitato, kaj tio estis ebleco por ke la studentoj partoprenu en tiu prezentado. Kaj en la nuna prezentado, kiu temas pri la traduko al Esperanto, partoprenos la gestudentoj de la interlingvistikaj studoj de la universitato UAM, do ili jam staras tie por esti preta por komenci. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich. Ja może na polski dla przyjaciół literatów i nie tylko. Pani serdecznie wita na wspaniałej imprezie. Myślę, że piękną ideą jest to, co pani powiedziała, znaczy piękną ideą wymyśloną bodajże przez Danusię Bartoš. Przetłumaczenie autorów polskich, ale nie tylko polskich, bo tutaj mamy, widziałam Wietnamczyka i pewnie różne osoby, które są związane z Poznaniem, między innymi poprzez ideę Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Także poprzez Esperanto trafiamy do różnych narodów. I różne narody trafiają też do innych odbiorców. Myślę, że dzisiejsza prezentacja, o której będę miała przyjemność pisania w gazecie, ja mieszkam w Kaliszu. I właśnie przyjechałam dlatego, bo chciałam zobaczyć, jak to odbędzie. Wszyscy mi mówią Esperanto, to jeszcze ktoś mówi w tym języku, tak? A chciałabym po prostu w jakimś stopniu rozpropagować Esperanto. Widzę, że dzięki temu, że pani profesor ma grupę studentów, będziemy prowadziły imprezę dwujęzycznie, ponieważ polscy autorzy, no tak się składa, że no jeszcze nie znają tego Esperanta tak doskonale, żeby mogli wszystko zrozumieć. Proszę Państwa, idea tłumaczenia poetów polskich na język Esperanto jest bardzo długa i ma tradycję prawie 100 lat, nawet więcej od czasu, kiedy powstało Esperanto. Ja tylko chciałem powiedzieć o takiej inicjatywie. Państwa inicjatywa nie jest pierwszą inicjatywą, ponieważ w roku 2009 na Światowym Kongresie Esperantystów Jubileuszowym z okazji 150-lecia urodzin Ludwika Zamenhofa, twórcy Esperanta, w Białymstoku opracowaliśmy Podlachia Antologio, antologię podlaską, w której zamieściliśmy utwory 78 poetów piszących po polsku, po ukraińsku, po białorusku i po litewsku. Tą antologię wydała Książnica Podlaska dzięki wielkiemu zaangażowaniu pana dyrektora Jana Leończuka, którego tekst też tutaj znalazłem w tej antologii. I z jego wielkim poparciem udało nam się zorganizować w historycznej auli Biblioteki Książnicy Podlaskiej spotkanie pisarzy esperanckich i polskich. Było to ciekawe spotkanie, ponieważ przyszli pisarze esperanccy, pisarze polscy, czytaliśmy swoje utwory i rozmawialiśmy o ewentualnej współpracy. Ta antologia podlaska dotyczyła tylko poezji. Są kontynuowane prace nad drugą częścią tej antologii, która by zawierał utwory prozatorskie, fragmenty oraz fragmenty dramatów. I ja myślę, że jest to świetne propagowanie twórczości takich, mogłyby powstawać, ponieważ najczęściej tworzono antologie krajowe, polską, francuską, brytyjską, słowacką, węgierską. A ja myślę, że jeżeli udało się wydać antologię podlaską, która zawiera takie bogactwo nazwisk poetów piszących w czterech językach, czemu nie zacząć wydawać właśnie takich antologii regionalnych? Ta antologia, którą tu mamy przed sobą, jest przykładem takiej antologii, ale ona nie jest w pełni regionalna. Gdyby Państwo kiedyś pomyśleli na przykład nad taką antologią wielkopolską, gdzie zgromadziliście poetów z Wielkopolski, a macie naprawdę wspaniałe tradycje, wspaniałe nazwiska, może by było warto też dotrzeć do kolegów, którzy odeszli, koleżanek i przedstawić ich też jakąś tam działalność poetycką w postaci kilku tekstów.
Ja myślę, że później mogłaby nastąpić antologia lubelska, o której ja osobiście myślę, ponieważ jestem z Lublina, antologia śląska, antologia krakowska i można by było taki zrobić, powiedzmy, zbiór prac, które pokazywałyby różne literatury w ujęciu regionalnym, różnych poetów, różne tendencje, różne kierunki. Czego Państwu życzę? No ja tutaj też jestem wiceprzewodniczącym Światowej Akademii Literatury Esperanckiej, Akademia Literatura de Esperanto i my w pełni popieramy te rzeczy. Natomiast interesuje nas też i kierunek odwrotny. Chcielibyśmy tłumaczyć utwory pisarzy esperanckich na języki narodowe, co uważam jest też zadaniem bardzo ważnym. Do mi norma longe diris que tiu ci libro, que estas ci tie, ne estas la unua provo, czar dum la congreso en Bialistoco, en la jaro 2009, nie eldonis pod la hian antologion, kiu grupigas tekstoj de sepdekok autoroj, verkantaj en kvar lingvoj, pola, belorusa, ukraina kaj litova. Do tiu ideo mi diris ankaŭ iomete pli longe, dediĉis atenton al la ideo, ke estus inde havi similaj antologiojn, kiu prezentus la regionan agadon literaturan, regionajn artistojn. Ni ĝis nun havis ĉefe antologiojn landajn, polan, slovakan, hungaran, KTP, kaj nun oni povus fari antologiojn dediĉitaj al grandaj regionoj de la landoj aŭ dediĉitaj eĉ al malplimultoj vivantaj en tiuj ĉi landoj. Do mi tre ĝojas, ke tia renkontiĝo povas okazi kaj mi vidas, ke inter ni estas multaj gastoj, polaj poetoj, do tiu renkontiĝo kun ni estas tre agrabla. Ĉar mi ĉiam diras, ke tiaj renkontiĝoj estas la provo forlasi la verdan geton. Kaj tio estas tre, tre konvena agado por la plej proksima tempo kaj povas alporti multajn interesajn rezultojn, sekvojn. Eble ni povos lerni, ni esperantistoj, ni esperantistaj literaturistoj povos lerni ion de vi kaj vi de ni. Do tio estus tiel. Myślę, że proszę Państwa, takie działania miałyby wielką nadzieję na przyszłość, ponieważ my, pisarze esperanccy, być może możemy się pisarze esperanccy, krytycy literacy, ludzie zajmujący się literaturą, być może my się może będziemy mogli nauczyć czegoś od Państwa, być może Państwo od nas, co by było też miłym takim akcentem. Czego Państwu i nam życzę. Dziękuję na przyszłość. Muzyka. Błogosławiących słońce. Pochylała się nad wodą, unosząc ją w dłoniach. Pewnego dnia zawiedziona wskoczyła do morza. Morze ustroiło się kwiatem oleandra. Oni widzi sin ce la marbordo kun floro de oleandro en pinglita en haroin. Vento incitis sian halton.
ci ridetis al birdoi venantai la sunon, ci clinicis super acquo, suprendevante gin en polvoi. Ian tagon, ci senilosigita, en saltis maren. Maro ornamis sin, per Oleandra Ford. Jaskółka bez skrzydeł nie pofrunie. Samotność bez wsparcia nie wstanie, chociaż bawi błękit niezapominajki i pragnienie oddechu ziemi. Wirująca tancerka palcem dłoni porusza wszystko wokoło. Drobne kroczki, małe allegro, ruch, objawienie ducha. A ja zabita twoim milczeniem. Dziękuję bardzo. I ruch do centrum Wiloi Reekwitus. Soleco cenafogą Reekwitus. Kwankam loga z bluła gelandego do suino kraj Elwino gela teraz biro. Kiedy dżanta dantistino przed fingro gela polmo mowa przyjący kawę etaj patrzemy, zagranda allegro, mowo, rewolucjo de spirito, kajmisto, mortivita, provia muto. Wschód wiersza. Mogło być inaczej. Mogłaś nie przyjść noc odzierając gwiazd. Uciekłaś przed świtem, gubiąc pantofelek. Jeszcze cień w łazience, włos na poduszce. Tęsknota instatu nascendi odrzuca kołdrę zwiastowanym rymem. Poem Levicio, powis estialie. Vi povis neben, desirante la nocton de steloi, vi fugis anta auroro, perdante sueton, ancora ombro en banciambro, haro sur cuseno, sopiro in statu nascendi, cogetes covrino per annunciatia rimo. Pióro, zmęczenie i papier. Szyba w oknie, która i tak niczego nie podpowie, chybotliwe postukiwanie klawiatury. Tylko ziemia, żywiona nowymi ciałami umarłych, nieomylnie, niezawodnie, odpowiada mi świeżą skibą na szpadu. Dziękuję. Plumo. Plumo lacigo kaj papero. Vitra en fenestro, kiu ankaŭ neniun floras. Balanca frapetado de klavaro. Nun la tero, nutrigata per novaj korpoj de mortintoj, senerare efike respondas al mi per freŝa grunta ĉaso sur spato. Sidra przesypuje dobre i złe dni. Księgę życia szukam przegapionych szczęść, zbieram okruchy ciepłych słów, chowam za narzu, aby się nimi pomagać. Klepsydro transzutas bonain kaj malbonain tagle. En la libro de la vivo mi serczas pretergabitaj feliczoj, mi kolektas eroin da varmaj portoj. Mi kaszas ilin en la czerwysto, porper ilin. Nie odzywają się schody, milczy zegar, opustoszało miejsce przy stole. Tylko dziwi się niedyskretnie skrzypiąca deska w podłodze, że ciągle jesteś we mnie. Nareszcie nie czuję się taka samotna, jak wtedy, gdy byłeś obok.
Pięknie. Baro, mutas la horloĝo, malpleniĝis loko ĉe la tablo. Nur miras maldiskrete knaranta tabulo en la planko, ke senĉese vi estas en mi. Finfine mi ne sentas min tiel sola, kiel tiam, kiam vi estis apude. Miecz Damoklesa, autor Lech Konopiński. Jak miecz Damoklesa mieni się wszystkimi barwami niecodzienności mój czas. Na ścianie płaczu, na beczce śmiechu zakreślam jak w kalendarzu każdą odchodzącą chwilę, każdą odlatującą radość, każde mgnienie istnienia. Nie pytam miecza, kiedy przetnie nić, na której zawisł nade mną. Dziękuję. Proszę bardzo, kolegę. Glavo de Damoklo, kiel glavo de Damoklo flagras per ciu coloroi de mal ciu tagezzo mia tempo. Sur vando del ploro, sur barelo del rido, mi strecumas kiel en calendaro ciun por irantan momenton, ciun por flugantan gioion, ciun temp eron del esto. Mi ne demandas glavon, kiam gi tratranchos fadenon, so kiu gi pendigis super mi. Miłość rozłupuje owoc. W jego wnętrzu zanurza się owoc, wypełniając posłannictwo w dłoni. Puści z rąk, przełamuje zapach twego ciała, a łza w oku dowodem spełnienia. Znaleziona przynosi radość poznania. Mi disvendas fruktor. En gia eno enmergigas la tuŝo plenumante mesaĝon de la polo. Premo de la manoj rompas odoro de via korpo. Kaj larmo en la okulo estas pruvo de efektivigo. Ĝi trovita alportas ĝojon de koro. Dziś nie odmówię pacierza. Panu Bogu przygasła świeczka. Zostawił dla mnie ogarnek. Ani go umiąć w dwa palce, ani ogarnąć pięścią. Hodiau mine pregios. Al signoro Dio estingigis candelo. Li postretis por mi la stumpo, nec gin preni per du fingro, nec circaui per pumo. Moje wiersze są jak leśne poziomki. Właśnie, niedojrzałe, słońce w nadmiarze rzadko pochyla się nad nimi. W cieniu, jak krople rosy, czekają na spragnionych. Mie poemoj estas kiel arbaraj fragoj. Acidaj, nematuraj, la suno en troa bundo rare kliniĝas super ili. En la ombro, kiel rosaj lutoj, ili atentas solifantoj. Barwa miłości. Rumieniec okrył chwilę zapatrzoną w niebo. Płatkami pomsowej róży przysięgali sobie miłość. Poziomkowe usta kradły tajemnicę oddechu. Między zmierzchem i świtem namiętność pieczętowali wrzeniem krwi. Kiedy biel okryła skromię, czerwień zamknęła się w
Coloro de la amo. La vangrugio covris momenton en rigarditan en la cielon. Per petaloe de la ponza roso ili juris al si la amon. Fragai cuscioi steladis misteron de la spiroi. Inter crepusco cae tagigio ili sigelis la passion per volo de la sango. Iam blanco covris la tempioin, rugio fermisin en albumon. Pożegnanie. Mówiła, poczeka, szal z włóczki udzierga. Gdy wróci, okryje jego starcze ciało. Mówił, że leci tylko na chwilę, choć miał w kieszeni bilet w jedną stronę. Spojrzała w siebie. Chciała być mrówką ukrytą w kieszeni, ziarenkiem piasku za jego paznokciem. Adiao. Se diris que attendos, shaun en manfa de notricos, quiam mir venos di covros lian oldan corpon, li diris que flugas, nur por momento, vancan havis en la pocho bileton al uno directo, si rigardis en sin, si volis esti formico, cascita en pocho, sablero, post lia ungo. Ta filiżanka na stole, dotąd niesprzątana, może dziwić. Dla mnie to bezcenny ślad człowieka. La taso. Ci taso sur la tablo, gis nun ne forportita, povas miri. Por mi, ci estas netaksebla spuro de la homo. Inspiritis kai unis mi, ilin calculus nani, ilin factivis ni acam, pri la auroro proxim. Kiel estas tie? O
post la fora renconto, contacto de manoi, rideto. Kai post retenita, subite, spiro. Nagie pałace naszych ciał, komnaty zmysłów nieprzytomne i zakręcone schody uniesie wciąż w górę, aż na szczyt, gdzie w lustrach oczu widzimy już tylko twarze miłości. Nudaj speguloj, nudaj fingroj de niej korpoj, salonegoj de sensoj sen konsciaj, kaj torditej sztuparoj de ekstazo, senĉese supren, supren ĝis la pinto, kie en okulaj speguloj ni vidas jam nur vizaĝojn de lango. Pięknie, dziękuję.